Witam bardzo serdecznie w grze Astro Marine Corps na Amstrada. Więc co tutaj mamy? Redefine, czwórkę weźmy Redefine na razie. Tak, w lewo, prawo, góra, dół. Fire to damy spację, granat damy klawisz G na przykład, tak? G, pauza to P, abort niech będzie O. Wszystko jedno. Po co tutaj ustawiam klawisze? Abym wiedział, którym klawiszem granaty rzucać, bo joystickiem niestety się nie da. I oczywiście ustawiam sobie trójkę na joystick, czyli generalnie gramy padem. I rozpoczynamy rozgrywkę. No i właśnie, jesteśmy takim żołnierzem, którym tutaj strzelamy. Tutaj wylatują jakieś dziwne rzeczy. No i idziemy do przodu, tak? O mosz. No to ładny kwasik. Coś nas zeżarło. Czyli tutaj koło tego drzewa... Dobra. Ajajajajaj. Źle skoczyłem i znów mnie zjadł. Okej, dobra. Muszę wyczaić inny sposób na to. Bo teraz mam jakąś inną broń, ciekawszą. Nie da się tych kwiatów rozwalić żarłocznych. Oho, jaką mamy teraz pocisk taki wielki. No dobrze, no nic to. Walczymy i idziemy do przodu. O nie. No dobra, no to już wiem mniej więcej, jakie te pułapki są. Trzeba będzie tutaj uważać. Tutaj teraz nie mam już tej broni fajnej. No trudno. Oj, 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 zaraz, zaraz, zaraz. Bo tutaj przecież ten jest żarłok. Zeżar mnie znowu. Ej, po prostu... Muszę lepiej skakać pod kątem. No ale dobra. Jest jak jest. Na błędach człowiek się uczy. A w grach niestety błędów popełnia się dużo, przynajmniej na początku. Czyli tak, kolejna dziura do przeskoczenia. Bo tu będzie dziura. Oj, tu pewnie będzie dziura, to też wolę przeskoczyć. Raczej nie próbować. O! A to była winda teraz. No to ciekawe. No dobra, tutaj mamy znowu coś. Aha. Czyli niektóre są windami, niektóre są pułapkami. No a to, co, a to czym będzie? Aha. Okej. Okay. Jakąś fazę pierwszą przeszedłem. Z tego, co widzę. Dobra, gonimy dalej. O, o, to jakieś takie są jeszcze na dole dziwne stworzenia. No i teraz pytanie, czy mam tu spaść, czy... Aha, dobrze. Chyba dobrze robię, nie wiem zresztą. Może tu przeskoczę na razie. A, tutaj coś będę miał. Teraz spadnę. Okej, dobra, nic mnie nie zjadło. Nic mnie nie zabiło, dobra. No i tak nie wiadomo, czy gdzieś tutaj nie będzie kolejnego gdzie żarłoka jakiego. No. Wynochalu. Te kulki fajnie się tak wspinają do góry. Ale no nie wszędzie. L. Jakieś wziąłem. Nie wiem, co to L oznacza. O, jaka dziura. Może się uda to przeskoczyć. Op. A to dopiero żarłok. No i tylko kosteczki ze mnie zostały. Ha, 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 ha. Ale już chyba jestem, zaczynam od tego miejsca. Tak, od tego miejsca zaczynam, dobra. No to chyba te będę musiał tak skacząc i pod kątem załatwiać. Okej, to chyba mogę spaść. Nie mogę. Tu był jeszcze żarłok. Czyli nic na łatwiznę nie będzie, tak? Wpis mamy jakiś? Mamy, widzę. Dobra, no to trzeba się wpisać. Okej.
Ale graficznie muszę przyznać, że gra jest zrobiona bardzo dobrze. Dobra, Grego jest. No i niech będzie. Tylko 5 znaków można wpisać. Graficznie bardzo fajnie gra zrobiona, ale jest, no, zagadkowa. Ciekaw jestem, jak sobie poradzić z tym stworem, który jest w tej paszczy sarlaka. Bo to wygląda jak paszcza sarlaka z Gwiezdnych Wojen. No więc... zobaczymy. Może jakoś uda się to przejść. Na pewno nie na zasadzie przeskoczenia. Dobra, tutaj też wolę przeskoczyć, bo może to być woda albo co innego wrednego. Dobra. Już mam tutaj... Mam już tutaj troszeczkę... O, teraz jest fajna broń. O, teraz to jest... Tylko nie zginąć. Tylko nie zginąć. Okej. Okay. Pierwsza faza załatwiona. Bo te będą mi rozwalać te takie chodzące... O, właśnie. Chodzące po ziemi robale. Okej. Okay. Czyli już wiem, że tutaj nawet stąd ten żarłok wyłazi. Co trochę dziwne, gdzie on tam rośnie, w którym miejscu, nie? Aha, tutaj jest... A to było tylko coś wybuchło i tyle, tak? Dobra, to tutaj już przynajmniej temat jest obeznany. Tylko teraz trzeba będzie jakoś z tą paszczą sarlaka sobie poradzić. Spróbuję tam puścić granata. Tu jest ta paszcza. Tak, dobra, klawisz G. Nie wiem, czy to zdało egzamin. Może zdało egzamin, nie wiem, spróbuję. Nie, nie zdało egzaminu. No to jak ja mam to... Jak ja mam to przejść? Może trzeba tam ze 3 granaty rzucić, no nie wiem. Teraz będę miał trudniej trochę, bo nie mam tej fajnej broni. Będę musiał... Bo tak to nic temu nie zrobię, muszę tak jakoś strzelać pod kątem do dołu. I wtedy to załatwię te robale. No to jest właśnie to, że w tej grze nie bardzo rozumiem, jak to... Co to mnie znowu załatwiło? To jeszcze są w tych skrzynkach pułapki, mogą być? No to wiecie co? No to gra szachraj, no. To jak to można? Jak tak można? Dobra, mam pewien pomysł odnośnie tego potwora tam. O, mam fajną broń. Będę patrzył na punkty. Jeśli będę rzucał granatami i punkty będą rosły, to znaczy, że chyba go trafiam. Bo tu nie da się zrobić tak, żeby się cofnąć w locie, niestety. Co to jest? O, jakaś osłona. No ale na żarłoka ta osłona nie zadziała. Zaraz zobaczymy. Granat puszczę. Jakieś 1000 punktów. Dobra, jeszcze. 2000. 3000. Nie mam już więcej bomb. No to teraz pytanie, czy mi się uda? Nie, no to jak ja mam to przejść? Nie mam pojęcia, jak przejść tą dziurę. Zielonego pojęcia nie mam. Mam tylko 3 granaty. I tyle w temacie. No i co ja mam? Chyba, że rzucić i skoczyć od razu, ja wiem. No nie mam w ogóle pomysłu, no. Dobra, tu przynajmniej fajną tą broń zdobywam. Za każdym razem. No i to jest właśnie ten moment taki, który w tej grze, no jest...
No co najmniej dziwne. Jak ja mam to przejść? Rzucić granat i skoczyć? Czy tak to zadziała? Może z tej odległości? Nie. Nie mam już granatów. No to już nie przejdę tego, no. Nie wiem, zobaczymy tak. Hop, ba, ba, ba. Nie da się, nie da się. Po prostu się nie da. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to przejść. Dobra, nie będę się wpisywał, bo szkoda. A mi trochę czasu. Jest tu jeszcze tak jakby drugi świat. Tylko nie wiem, czy pierwszy trzeba przejść. Więc nie wiem, spróbuję go wczytać. Tak, jestem tak jakby w drugim świecie, czy coś takiego. Dajmy sobie redefine znowu. W lewo, w prawo, góra, dół. Fire, granat, no to G ustawię. Ustawię tak jak wcześniej, ale też ustawię sobie napada. No i zobaczymy, jak się gra w tej drugiej części. Okej. Dobra. No zaczyna się tak samo. O, jakieś tutaj plazmatyczne stwory są, widzę. O, mąż. Tak szybko to załatwia? No to jest trochę chwyt poniżej pasa. Ja muszę w takim układzie cały czas w ten sposób to robić, bo nie mam tej bardzo fajnej broni. Co to jest? Jaki wyleciał? O nie, znów mnie złapał. No, trzeba przyznać, że tutaj jest zdecydowanie trudniej faktycznie. To ta paszcza sarlaka, to do tego to jest chyba... Co to tutaj mamy? Za dużo ich jest. Momentalnie tłuką. Momentalnie tłuką. Już po mnie? Kurczę, jakieś tutaj dziwne te, dobra, nie wpisuje się. To spróbujmy jeszcze raz, ale ta plansza jest piekielnie trudna. Oj, żebym miał tą broń, już mnie dorwał. Żebym miał tą broń, która strzela no, w trzech kierunkach, to by można było coś zdziałać, a tak to, no właśnie. A tak to nie zdziałam nic. Może trzeba poczekać na jakąś lepszą broń albo coś. Już mnie złapał. O, ja cię kręcę. No, nie zdążył wyskoczyć, już mnie złapał. Masakrycznie. No nic, jeszcze raz spróbuję, ale to jest po prostu chyba nie na moje umiejętności. Gdzie? Wariactwo. Może poczekam sobie na lepszą broń. Nie wiem, czy się doczekam na coś lepszego. O, już mnie dorwał, no. Straszny żarłok. Ten dopiero jest żarłok. Ale tutaj widzę, że nie bardzo mam... O, mamy coś może... Okej, dobra. Dobra, jest coś, co... Ale kurczę, jak tu iść, no. Jak to tak często wylatuje. Jak to tak często wylatuje, to ja nie mam szans. Da się to załatwić tak? Nie. Ty. No nic, i tak mam wpis, o dziwo. Ale tutaj naprawdę w tej planszy to się dzieje. Aj. No to właśnie trzeba tak, jak się nie ma tej dobrej broni, to jest to
ciężko będzie. No, no nie, no po prostu szok. Nerwy mi nie wytrzymają. O nie, pułapka była, znów mnie zeżar drugi. Ach, shit. Gdzie w drugą stronę? Dobre. Muszę tak po prostu. Jeszcze tu jakieś coś mi przyjarało. Tyłek. Uciekaj. Ajaj. No i niestety koniec. Oj. Tutaj się nie da w to grać. W tą planszę. No nic, nie będę przedłużał, bo to jest zbyt trudne jak dla mnie. Więc do usłyszenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Amstrada.